Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. Wbrew doniesieniom płynącym z różnych stron, gmina Wałbrzych nie jest na krawędzi bankructwa. Tak twierdzi skarbnik Robert Hadaś. Dziś miał być kolejny przetarg na kredyt w kwocie 29 milionów złotych na spłatę zobowiązań i ponownie jak w ostatnich miesiącach żaden bank do niego nie przystąpił. Skarbnik chce jednak zdementować pogłoski o możliwości bankructwa. Uważa, że gmina wciąż pewnie stoi na nogach. Pismo instruktażowe, które skarbnik wysłał w marcu do kilkudziesięciu jednostek budżetowych gminy, żądając daleko posuniętych oszczędności i dokonywania tylko niezbędnych wydatków, wzbudziło spory niepokój. Takie pismo, które ja wysłałem, nie jest niczym nowym. W ubiegłym roku, również w okolicy maja, pani skarbnik wysyłała taką prośbę o realizowanie tylko wydatków obligatoryjnych. W 2008 roku poprzednia pani skarbnik również takie pismo wysyłała. Czasami te komentarze od osób, które bardziej w politykę się bawią, mówiące o tym, że to pismo jest oznaką tego, że gmina Wałbrzych jest bankrutem, są po prostu nieprawdziwe. Robert Hadaś uważa, że przyczyną niepowodzenia dzisiejszego przetargu było to, że ogłoszono go na takich samych zasadach jak poprzednie. Dlatego następny przetarg 18 czerwca ma być na niższą kwotę niż w styczniu. Wówczas było to 69 milionów złotych. Teraz gmina zaproponowała 35 milionów. Słyszałem jakie zastrzeżenia do naszego kredytowania były. Jednym z głównych było to, że chcemy już na zbyt długi czas. Tamten ubiegłoroczny kredyt był udzielony na 25 lat. Nie było z tym żadnego problemu, więc te pierwsze warunki staraliśmy się też przymierzyć do tego. Okazało się, że banki w tym roku na tak długie finansowanie nawet dla samorządów się nie godzą. Z jakich powodów, to nie wiem. Trzeba się szczegółowo już pytać bankowców, bo to jest ta druga strona, która jest od tego, żeby kredytów udzielać. No ale generalnie ja jednym zdaniem mogę to skwitować, że banki to tłumaczą sytuacją na rynku finansowym, a również swoimi wymaganiami, które tam wynikają z takiego traktatu Bazylea III, to się nazywa. W szczegóły nie będę wchodził, bo to nie ma znaczenia. No w każdym razie uzyskanie w tej chwili finansowania ze strony banków jest o wiele trudniejsze niż było w latach poprzednich. Jak mówi Hadaś, niepowodzenie dzisiejszego przetargu umożliwia gminie wystąpienie o pożyczkę z wolnej ręki i zaproszenie banków do indywidualnych negocjacji. Jak mówi, jest już pewne zainteresowanie drugim przetargiem, bo to jest kredyt na realizowanie inwestycji, a takich banki chętnie udzielają. Gmina praktycznie co roku również korzystała częściowo z kredytu, częściowo z emisji obligacji. W tym roku początkowo próbowaliśmy z kredytu. No również dlatego, że mówiono, że przy kredycie można uzyskać trochę korzystniejszą cenę, ale ponieważ nie ma chętnych bezpośrednio w przetargu, rozpoczniemy negocjacje i również rozpoczniemy rozmowy, jeżeli chodzi o obligacje. No będziemy rozmawiać o kwocie zbliżonej do tego pierwszego przetargu, 35, może 50 milionów złotych. To też pokażą nam bezpośrednie rozmowy z bankami. Choć obecnie w budżecie brakuje 98 milionów złotych, m.in. 69 milionów na wkłady własne do zaplanowanych inwestycji finansowanych przez Unię Europejską, skarbnik uważa, że sytuacja gminy nie jest dramatyczna, chociażby dlatego, że gmina na bieżąco realizuje wszystkie zobowiązania, przekazuje pieniądze do szkół, MOPS-u i innych instytucji na wypłaty dla pracowników. W razie gdyby przetarg czerwcowy się nie powiódł, będzie ogłoszony kolejny, we wrześniu, a w międzyczasie gmina liczy na pieniądze z obligacji. Inwestycje, jak mówi skarbnik, nie są na razie zagrożone, bo przeważnie są dopiero w fazie ogłaszania. Przedstawiciele Stowarzyszenia Wałbrzyszanie w Obronie Szkół piszą do Ministerstwa Edukacji Narodowej skargę na radnego Artura Torbusa. Jak czytamy w piśmie, boją się gróźb Torbusa. Z głupotą ludzką się nie polemizuje. Ucina krótko Torbus. Sprawa dotyczy likwidacji szkoły nr 31. Decyzję o likwidacji uchylił jednak wojewoda. Na pytanie, czy bierze pan pod uwagę powrót do likwidacji tej szkoły, Torbus odpowiada. Sytuacja będzie wybitnie niekomfortowa dla jednostki prowadzącej tę szkołę i dla dyrekcji w takim wypadku. Wybitnie niekomfortowa dla dwóch stron. Tylko dlaczego to dla szkoły ma być niekomfortowa?
No, życie dopisze scenariusz. Nie, no ale pan się czegoś spodziewa. Spodziewa pan się, że nie będzie uczniów w tej szkole? Bo zostali przeniesieni gdzie indziej? Ja myślę, że... Urząd Miejski będzie dyskryminował tą szkołę, nie. Bo to tak ja można zrozumieć. Nie, no. Powiedziałem, że będzie sytuacja wybitnie niekomfortowa. I te właśnie słowa wystraszyły członków Stowarzyszenia Wałbrzyszanie w Obronie Szkół. Jak czytamy w piśmie, w związku z tym, że wypowiedzi pana radnego zostały przyjęte z ogromnymi obawami i przez wiele osób odebrane jako groźby kierowane w stronę placówki, prosimy o zajęcie się naszą prośbą. Prośba dotyczy objęcia specjalną troską szkoły nr 31. Torbus ucina krótko. Z głupotą ludzką nie polemizuje. Torbus już wcześniej nie szczędził słów krytyki członkom stowarzyszenia. O organizowanym referendum mówił, że członkowie stowarzyszenia wykazują postawę antyspołeczną, nie chcą grodzkości i nie mają pojęcia, jak miasto funkcjonuje. Torbus sugerował też, że chcą odwołać ode miasta, by wystartować w wyborach i zająć ich miejsca. Trwa nasz plebiscyt. Plebiscyt telewizji Wałbrzych i portalu wałbrzych24.com na najbardziej leniwego i niekompetentnego radnego miejskiego odstrzel radnego. Wałbrzyszanie głosują na radnego, którego chcieliby wyrzucić. Prym wiedzie Artur Torbus, wiceprzewodniczący rady. Zdecydowanie w niechlubnym rankingu wygrywa Artur Torbus, ponad 18% głosów. Na drugim miejscu jest radny Paweł Szpur, radny niezależny, ale głośno popierający prezydenta Romana Szałemeja. Trzecie miejsce zajmuje radna Ilona Socha, czwarte Alicja Rosiak, chyba jedyna opozycja, którą głośno słychać. Na piątym miejscu Krystyna Olanin i Mirosław Bartolik. Wyniki sądy można sprawdzić na portalu wałbrzych24.com. Od 3 tygodni przedstawiamy sylwetki radnych w programie Gość Dnia. Nie wszyscy radni jednak chcą za naszym pośrednictwem komunikować się z wyborcami, mieszkańcami Wałbrzycha. Stanowcze nie mówi zajmująca trzecie miejsce w rankingu odstrzel radnego Ilona Socha. Radna Socha powiedziała nam, że jest zły okres i nie ma nic ciekawszego do powiedzenia niż inni radni. Przypomnijmy, że Socha nie składała podczas kadencji żadnych interpelacji, zapytań, nie złożyła również żadnego wniosku, więc chcielibyśmy zapytać o jej dokonania w Radzie Miasta. Nie bardzo wiemy, jakie sukcesy w Radzie Miasta odniosła Krystyna Olanin. Olanin jest niczym absolwentka, może nawet profesor wyższej szkoły uników i nie chce rozmawiać z naszymi dziennikarzami. Wybitnych osiągnięć nie widzimy, 9 nieobecności na sesjach i 4 interpelacje, o które właśnie chcieliśmy zapytać. Telefonu od naszych dziennikarzy nie odbiera również Andrzej Milczarek, 32 nieobecności na sesjach Rady Miasta. Chcielibyśmy zapytać Mielczarka, czy jest jeszcze radnym, skoro opuścił aż 32 sesje. Ranking odstrzel radnego można śledzić na naszej stronie wałbrzych24.com. Trwają prace rozbiórkowe na terenie dawnego dworca PKS. W zeszłym tygodniu zdemontowano wiaty. Wyburzony został też budynek gospodarczy. Wkrótce podobny los czeka główny gmach dworca. Na terenie dawnego dworca inwestor planuje budowę obiektu handlowego. Obecnie trwają prace projektowe nad zagospodarowaniem uzyskanej po rozbiórce przestrzeni. Decyzja o zaakceptowaniu projektu zapadnie na początku lipca. Wstępnie mam taką informację, że powstaje tam Aldik, ale są takie prawa rynku gospodarczy, jeżeli będzie przedstawiony już teren do zagospodarowania, pozwolenie na budowę, jeżeli się jakaś inna strona pojawi, gdzie będzie zainteresowana tym terenem, to zostanie wybudowany obiekt i przekazany tej sieci marketów, która zaoferuje najlepsze warunki. Na rozbiórkę poszczególnych obiektów firma będąca właścicielem terenu uzyskała pozwolenie ze starostwa powiatowego w Wałbrzychu. Przedstawiciele firmy zapowiadają przy tym, że likwidacja boksów zostanie przełożona do momentu rozpoczęcia inwestycji. Decyzje dotyczące rozbiórki były uzyskiwane od 2009 roku i na wszystkie obiekty jest decyzja dotycząca. Dopóki nie będzie nam to potrzebne pod inwestycje, będziemy tak odwlekać do takiego momentu, aż nas to zmusi inwestor do wprowadzenia tych rozbiórek i przygotowanie się do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Gdzie teraz będą zatrzymywać się autobusy? Władze miasta zaproponowały nową lokalizację dworca przy ulicy Lubelskiej. Miejsce to miałoby służyć zarówno do komunikacji autobusów regionalnych, jak i miejskich. To, czy powstanie nowy dworzec autobusowy, uzależnione jest jednak od decyzji inwestorów, którzy zdecydowaliby się przeznaczyć środki na ten cel. Komunikacja regionalna nie należy bowiem do zadań samorządu. Przetarg na dostawę nowych autobusów rozstrzygnięty. Firma Solaris dostarczy Wałbrzychowi 20 nowych autobusów. W tej 20 znajdzie się 17 autobusów Solo, Solaris Urbino 12 o długości 12 metrów, które kosztować będą 733 600 zł netto za jedną sztukę, oraz 3 autobusy przegubowe Solaris Urbino 18 o długości 18 metrów w cenie 1 108 600 zł netto za sztukę.
Nowe autobusy pojawią się na ulicach Wałbrzycha w październiku, ale już w poniedziałek na ulicę wyjadą dwa autobusy testowe firmy Solaris, więc będzie można się przekonać, jak one będą wyglądały, jakie będą miały kolory. Zakup nowych autobusów jest możliwy dzięki uzyskaniu przez gminę 85% dofinansowania z Unii Europejskiej o wysokości ponad 14 milionów złotych. Uzupełnią one stary tabor poruszający się obecnie po mieście. Nowe autobusy to przede wszystkim autobusy ekologiczne, autobusy, które spełniają najwyższe normy jakości, jeżeli chodzi techniczne, ale także i bezpieczeństwa dla mieszkańców. Przypomnijmy, że nowe autobusy będą pomalowane według wzoru Adriana Henschela, który niedawno wygrał konkurs na projekt kolorystyczny pojazdów komunikacji miejskiej. Kradzieże, dewastacje i zanieczyszczanie środowiska to główne grzechy osób łamiących przepisy w lasach. Służby leśne, chcąc ograniczyć te procedery, zdecydowały się na zakup mobilnych kamer monitorujących. Teren nadleśnictwa wałbrzyskiego jest jednym z najczęściej dewastowanych i okradanych w Polsce. Największym problemem leśników są częste kradzieże, do których dochodzi głównie w leśnictwach przylegających do miasta Wałbrzycha. W związku z tym, że liczba tych kradzieży oraz wysypisk śmieci rosła, zainstalowaliśmy w lesie kamery, które monitorują stale pewne partie lasu, a szczególnie te, gdzie składowane jest drewno albo istnieje ryzyko, że ktoś przyjedzie samochodem wyrzucić śmieci. Instalowane przez leśników kamery to najnowocześniejsze urządzenia tego typu. Są mobilne, więc w każdej chwili mogą być przenoszone i instalowane w dowolnym miejscu w lesie, a przygotowanie ich do pracy trwa niespełna godzinę. Pracownicy służby leśnej potrafią zakamuflować je tak dobrze, że żaden potencjalny złodziej nie jest w stanie tych urządzeń wykryć. Dodatkowo sprzęt wyposażony jest w nadajniki, dzięki którym z dowolnego miejsca poprzez internet można na bieżąco obserwować obraz z kamery. Urządzenia są także wyposażone w fotokomórkę wykrywającą ruch, dzięki czemu uruchamiają się tylko wtedy, kiedy wykryją czyjąś obecność w swoim polu widzenia. Działają również w nocy, ponieważ mogą rejestrować obraz w podczerwieni. Urządzenia pracują od niedawna, ale już widać efekty w postaci zatrzymań złodziei drewna oraz osób poruszających się nielegalnie po lasach na motorach czy kładach. Straż leśna nakłada grzywny w postaci mandatu. Tak jest pierwsze postępowanie, ewentualnie przy dużych kradzieżach jest kierowana sprawa do sądu. No, w przypadku mandatu jest to maksymalnie 500 zł, a w przypadku sprawy w sądzie w zależności od wartości skradzionego drewna. Ludzie, którzy dotychczas nagminnie łamali przepisy na terenie lasów, powinni mieć świadomość, że w każdej chwili mogą być obserwowani przez czujne oko wielkiego leśnego brata. Leśnicy zapowiadają, że wciąż będą zwiększać liczbę obserwowanych miejsc poprzez instalowanie kolejnych kamer. Przejazd czołgu i szarża żołnierzy Armii Czerwonej na wycofujące się oddziały niemieckie. Tak wyglądała inscenizacja historyczna na ulicy Beethovena, realizowana na potrzeby filmu Rize, tajemnica wykuta w skale. Film jest kolejnym fabularyzowanym dokumentem realizowanym przez Telewizję Polską na terenie Wałbrzycha. Wcześniejsza produkcja opowiadająca o losach księżnej Daisy spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, że twórcy postanowili ponownie wrócić do naszego regionu. Rize, tajemnica wykuta w skale, to historia realizacji jednego z największych przedsięwzięć III Rzeszy, budowy podziemnego kompleksu w Górach Sowich i Zamku Książ. Cała historia w filmie rozpoczyna się w 1943 roku takim spotkaniem Alberta Szpera, Xaverego Dorsza i inżyniera Leo Millera nad jeziorem wówczas Moi, była to niemiecka nazwa, niedaleko Kętrzyna, gdzie właściwie zapada decyzja o lokalizacji nowej kwatery głównej Hitlera. I tą lokalizacją jest właśnie Zamek Książ, no i oczywiście budowa podziemnych kompleksów w Górach Sowich. To jest początek naszej historii. Kończy się, to nie jest ostatnia scena jakby wjazd wojsk radzieckich do Wałbrzycha, to nie jest ostatnia scena, mamy jeszcze, że tak powiem, 2 lata zapasu, czyli historia właściwie toczy się do 1947 roku, do czasu, kiedy stacjonował tutaj bohater spod Stalingradu i Kurska, czyli generał Paweł Iwanowicz Batow. Akcja filmu rozgrywa się w latach 1943-47. Twórcy zamierzają oprzeć się na faktach i odpowiedzieć na pytanie, po co tak dużym nakładem sił i środków Niemcy realizowali projekt, gdy wojna była praktycznie przegrana. Przy każdej jakby inscenizacji, którą realizujemy, są w różnych miejscach, na terenie obozu, na terenie samych sztolni walimskich, próbujemy jakby opisać poprzez prawdziwe dokumenty, które się zachowały. Jest ich oczywiście niewiele, ale są to wspomnienia autentyczne i no i właśnie te dokumenty głównie z Muzeum Gross Rosen.
Jedna z efektowniejszych scen kręcona była na ulicy Beethovena w Wałbrzychu. Atak wojsk radzieckich na niemiecką Straż Tylną to inscenizacja prawdziwej potyczki, która miała miejsce w tym samym miejscu w 1945 roku. Potyczka jest opisana we wspomnieniach Stanisława Bukowskiego, który tutaj był przymusowym robotnikiem, a potem został w Wałbrzychu i z tego co pamiętam, to był nawet wiceprezydentem chyba Wałbrzycha w latach 40. lub na początku 50. Jest to scena autentycznej potyczki, która odbyła się 8 maja 45 roku w Wałbrzychu, kiedy wkraczające oddziały Armii Czerwonej natknęły się na tylną straż wycofujących się Niemców. I taka potyczka miała miejsce bardzo blisko tego terenu, który kręcimy, ponieważ tutaj na drodze do Mieroszowa odtwarzamy tą potyczkę. Może potyczka brzmi skromnie, ale wcale środki zaangażowane do tego nie są skromne, ponieważ mamy tu ciągnięty czołg T-34, pojazdy opancerzone, 50 statystów z grup rekonstrukcyjnych. No i tą scenę będziemy odtwarzali właśnie na tym terenie, zgodnie z tą relacją, która się zachowała. Zdjęcia potrwają do 6 lipca. W tym czasie nakręconych zostanie 11 scen fabularyzowanych, m.in. w komplekcie Włodarz i Osówka, Zamku Książ oraz na ulicach Wałbrzycha. Film na antenie telewizji polskiej wyemitowany zostanie pod koniec roku. Trafi także do szkół i bibliotek jako materiał edukacyjny. Budżet filmu to ponad 200 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz spółki Polska Miedź. 13 lipca w Wałbrzychu rozpocznie się Festiwal Zwiastunów Filmowych. Oprócz kina na łóżkach, pokazów zwiastunów oraz filmów pełnometrażowych, na scenie na wałbrzyskim rynku zaprezentują się slamerzy. Pomysł na organizację Festiwalu Zwiastunów Filmowych zrodził się w 2004 roku. Pomysłodawcami imprezy byli Sławomir Fijałkowski i Robert Baliński. Obaj zwrócili wówczas uwagę na to, że zwiastun staje się odrębnym gatunkiem filmowym. Pierwsza edycja odbyła się w Łęczycy i był to jednocześnie pierwszy taki festiwal na świecie. Wtedy, mówię o 2004 roku, kiedy ten zwiastun był właściwie takim produktem bardziej promocyjnym, reklamowym, prawda? A my zaczęliśmy jakby dyskutować o tym, że tak naprawdę kreuje się nowy gatunek jakby filmowy, prawda? Bo no, często jest tak, że sam zwiastun w sensie artystycznym, filmowym jest po prostu bardzo, bardzo ciekawy. To Państwo znacie jakby z ekranów sami, prawda? Że oglądacie zwiastun, idziecie do kina pełni, że tak powiem, nadziei, że będzie świetny film, po czym okazuje się, że film po prostu jest do niczego. I co wtedy się okazuje? No właśnie, że ten zwiastun jakby wygrał tę walkę o sztukę, a to już mówimy o tym, że no ktoś to zrobił lepiej niż na przykład samą fabułę. Choć wiadomo, że te dwa gatunki różnią się, jakby rządzą się zupełnie innym prawem, na przykład czasowym. Prawda? Inaczej się opowiada w filmie fabularnym, a zupełnie inaczej no właśnie w zwiastunie, gdzie ten czas opowieści jest szalenie krótki, konkretny. Przez 3 dni festiwalu od 13 do 15 lipca organizatorzy obiecują wiele atrakcji nie tylko dla miłośników kina. Jedną z nietypowych form prezentowanej sztuki będzie slam. Slam poetycki jest pewnego rodzaju skrzyżowaniem poezji, a także innych gatunków literackich, takich jak chociażby na przykład rap. Jest pewnego rodzaju improwizacją, ale też nie taką improwizacją stricte, ponieważ większość slamerów teksty, które deklamuje, bo tego słowa należy użyć, napisało je wcześniej i nauczyło się na pamięć. Oprócz profesjonalnych slamerów na wałbrzyskiej scenie będą mieli okazję zaprezentować się lokalni artyści. To pierwsze nasze spotkanie na rynku przede wszystkim będzie polegało na tym, aby tę kulturę przybliżyć i żeby rozpropagować wśród młodych ludzi, którzy mają aspiracje i którzy piszą, że można się tym podzielić. Będziemy mieli gości. Naszymi gośćmi będą poeci z Trójmiasta, Patryk Zimny, Tomek Lipski, a także znany wśród młodego pokolenia Jaś Kapela z Warszawy. Ja też postaram się zasilić te szeregi i pokażemy Państwu próbkę swojej twórczości, ale zachęcimy też Was do tego, abyście bawili się z nami i już teraz serdecznie zapraszam wszystkich, którzy piszą nie tylko do szuflady, a być może przede wszystkim tych do otwartego mikrofonu. Podczas festiwalu wałbrzyszanie będą mieli okazję zobaczyć kilka dzieł polskiej kinematografii. Będą to filmy szczególne, ponieważ każdy z nich ma bliski związek z naszym miastem.
Będzie to przede wszystkim film bez wstydu, będzie to pokaz przedpremierowy filmu, który swoją oficjalną polską premierę ma 3 sierpnia. U nas 13 lipca o godzinie 18 Filip Marczewski i przedstawiciele ekipy aktorskiej stawią się, by pokazać publiczności wałbrzyskiej właśnie ten film, więc bez wstydu. To absolutnie najsmaczniejszy kąsek z tego programu naszego filmowego. Ale też przypomnijmy starsze filmy. Będzie to film Komornik Feliksa Falka w roli głównej Andrzej Chyra, który pokaże nam się na festiwalu również z innej, nieznanej, muzycznej strony. I będzie również film Sztuczki Andrzeja Jakimowskiego i tam Wałbrzych niezwykły. Wałbrzych bajkowy, Wałbrzych bardzo zielony, Wałbrzych, w którym dzieją się niezwykłe rzeczy. Piękny jest Wałbrzych filmowy i takie miasto chcieliśmy na tym festiwalu mieszkańcom pokazać. Festiwal to przede wszystkim pokaz zwiastunów oraz liczne plebiscyty, w których o wynikach będzie decydowała również publiczność. Nagrody zostaną przyznane w kilku kategoriach. Będziemy tutaj liczyli na głosy zarówno jury, jak i publiczności, jak i na głosy dziennikarzy. Jury będzie oceniało zwiastuny filmów premierowych, które już miały swoją premierę kinową, czyli były produkowane w bieżącym lub ubiegłym roku. Natomiast publika będzie oceniała filmy, które jeszcze nie miały swojej kinowej premiery. Będzie również oceniała zwiastuny filmów polskich. I ciekawostka, bo przyznana zostanie przez dziennikarzy nagroda za dobry zwiastun niezbyt dobrego filmu. Taka sytuacja bardzo często ma miejsce. Święto zwiastunów filmowych w Wałbrzychu rozpocznie się 13 lipca. Swoją obecność zapowiedział znany polski aktor Andrzej Chyra. Weźmie on udział w tworzeniu dialogów do filmu niemego na żywo. 15 czerwca 1999 roku premier Jerzy Buzek podpisał rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Z tej okazji w Auli Auditorium Novum odbyła się uroczystość podsumowująca 13 lat istnienia uczelni. Pierwszą siedzibą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu był niewielki budynek przy ulicy Kombatantów w dzielnicy Stary Zdrój. Uczelnia zajmowała również obiekt po dawnym kolegium nauczycielskim przy ulicy Westerplatte na Piaskowej Górze. W 2004 roku PWSZ wprowadziła się do zajmowanego obecnie dawnego Pałacu Czetriców przy ulicy Zamkowej 4. Było to dla nas niesamowite wydarzenie. Od 2004 roku wiele się zmieniło. W międzyczasie ze środków unijnych mieliśmy okazję wybudować przepiękną aulę Auditorium Novum na ponad 350 miejsc. Uczelnia przejęła także sąsiadujący z Pałacem Czetriców budynek po dawnej filii Uniwersytetu Ekonomicznego, do którego dobudowano wspomnianą aulę. Niedawno na terenie uczelni rozpoczęły się również prace przy budowie akademików, dlatego wkrótce Wałbrzych będzie mógł pochwalić się kompletnym ośrodkiem akademickim. Uroczystość była także okazją do zaprezentowania chóru akademickiego oraz rozstrzygnięcia konkursu na jego nazwę. Spośród nadesłanych propozycji zwyciężyła Daisy. Władzom uczelni spodobał się ten pomysł, szczególnie że księżna von Ples jest blisko związana z historią budynków znajdujących się na terenie PWSZ. W willi znajdującej się w parku za uczelnią Daisy spędziła ostatnie dni swojego życia. Kilkanaście lat historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej to niewiele w porównaniu do historycznych ośrodków akademickich w Polsce, ale wystarczająco dużo, aby wykształcić rzesze studentów. Podczas uroczystości zaprezentowali się absolwenci PWSZ, którzy odnieśli sukces zawodowy. Była wśród nich Justyna Kowal, która po ukończeniu kierunku turystyka i rekreacja zdecydowała się na karierę wojskową. Muszę przyznać, że turystyka bardzo mnie zainteresowała, sam kierunek turystyki mnie zainteresował. Zwiedzaliśmy bardzo wiele ciekawych miejsc, chodziliśmy po górach. Naszą specjalizacją tutaj, którą żeśmy studiowali, było animacja czasu wolnego, więc to jest dość ciekawy kierunek. A wojsko? Wojsko zawsze mnie pasjonowało, ponieważ ja kończyłam liceum wojskowe następnie. Już po studiach takie były plany, żeby dalej mimo wszystko dążyć w tym kierunku mundurowym. Poszłam do szkoły podoficerskiej, wyjechałam na misję zaraz. Będąc na misji w Afganistanie, Justyna była pierwszą kobietą saperem, która służyła w polskim kontyngencie. Nauczyłam się tam wielu rzeczy, ponieważ ja jestem saperem. Jeździłam w patrolach rozminowania jako pierwsza kobieta. Byłam dopuszczona do takiego etatu. Myślę, że dowództwo bardzo mi zawierzyło, ponieważ jednak wyjeżdżanie kobiet w patrolach to jest dość niebezpieczna sprawa i żołnierze się tego boją. Boją się, że kobieta nie podoła, że psychicznie nie podoła, że fizycznie nie podoła, bo jednak to są patrole bojowe, jeździ się nieraz po 24 godziny. No i czasem jest ciężko, ale dużo wyniosłam z tego wyjazdu. Jubileusz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej był także okazją do zaprezentowania pierwszego na tej uczelni Stowarzyszenia Absolwentów PWSZ.
Jego przewodniczącym został Rafał Kluba. Niezmiernie miło mi jest stać w tym miejscu i ogłosić, że właśnie ten dokument jest nowym rozdziałem w historii uczelni, jakże ciekawej, już niebawem 15-letniej. I mam głęboką nadzieję, że w najbliższym czasie będzie mi dane spotkać się z większością ilością studentów, którzy z chęcią będą uczestniczyli w działalności tego stowarzyszenia. Stowarzyszenie będzie promować uczelnię, a w jego skład mogą wejść nie tylko byli studenci, ale także wszystkie osoby, które chciałyby przyczynić się do popularyzacji największego ośrodka akademickiego Ziemi Wałbrzyskiej. 23 czerwca odbędzie się pierwsza premiera w Wałbrzyskim Amfiteatrze. Pinokio, nowa wersja klasycznej opowieści, będzie jednym z letnich wydarzeń związanych z rewitalizacją Śródmieścia. Tytuł sztuki, której premiera przewidziana jest na 23 czerwca na godzinę 20, brzmi Pinokio, choć wersja robocza jest bardziej intrygująca. Pinokio, czyli całe ciało mi pstryka. Przygotowanie spektaklu w otwartej przestrzeni to wyzwanie dla aktorów i realizatorów. Przestrzeń teatru jest bezpieczna, zamknięta, a tu muszą być przygotowani na wszystko, co będzie działo się poza sceną. Na przykład na to, że przyjdą też osoby, które wcale nie zamierzały oglądać sztuki. Nie jest to właśnie Pinokio 1:1 Collodiego, tylko jest to nowy tekst Szczepana Orłowskiego, który opiera się na opowiadaniu Karla Collodiego. Opowiadamy historię człowieka, który jest nieprzystosowany do naszego świata i z różnych powodów buntuje się. Czasami słusznie, czasami niesłusznie. Nie jest biletowany ten spektakl, więc ktokolwiek może po prostu wpaść na niego, trafić, nawet przez przypadek. Jak mówi reżyser, w sztuce znajdzie się miejsce i na poważne problemy. Poszukiwanie ojca, nieobecność matki w dzieciństwie, jak i na popisy klaunów. Tekst Szczepana Orłowskiego został zresztą mocno skrócony na rzecz gry aktorskiej. Zmiany wprowadzane są z próby na próbę. Forma tego spektaklu to jest, nazwijmy umownie to klaunadą, ale nie w sensie takiej, że to jest cyrkowa klaunada. To znaczy nie będzie tutaj akrobacji lub rodzaj, nie wiem, gagów czy coś w tym rodzaju. Mówimy o takim rodzaju bardziej wewnętrznej klaunady. To znaczy ośmieszanie jakby trochę samego siebie, trochę właśnie zasad społecznych. Na początku lata zaplanowano 5 pokazów spektaklu, w tym 3 podczas Festiwalu Zwiastunów Filmowych. Pierwsza premiera w amfiteatrze, w całkiem nowej przestrzeni, realizowana wspólnie z gminą Wałbrzych, z czego się naprawdę ogromnie cieszę. To jest baśń, którą zaprojektowaliśmy dla rodzin. Mówię o tym specjalnie dlatego, żeby wspomnieć na razie o kolejnej premierze, która toczy się w próbach już w Stadzie Ogierów w Książu. Tam z kolei w środku, no może u progu lata, chyba tak powinnam powiedzieć. Tydzień później Królowa Śniegu, o tym jeszcze będziemy mówić, będziemy to zapowiadać i zachęcać Wałbrzyszan. Klaunady w Wałbrzychu jeszcze nie było, a następne spektakle mają być wzbogacone. Pojawią się nowi współpracownicy. Czego możemy się spodziewać? Klauna łatwo sobie wyobrazić. To śmieszny człowieczek, często bezrobotny. My go chcemy pokazać trochę innego, takiego jak my, takiego, który poszukuje kontaktu, który chce być z nami, który tu aktorzy no, raczej przyjmują postawę nie mentorów czy opowiadających historię, tylko takich, którzy poszukują wspólnego kontaktu. Może nawet nie zachęcają do tego, żeby widzowie tworzyli ten spektakl, aczkolwiek nie boimy się także takich wyzwań. W sztuce oprócz aktorów Wałbrzyskiego Teatru wystąpią gościnnie Łukasz Byczek i Karolina Krawiec, która od nowego sezonu powiększy zespół teatru dramatycznego. Wałbrzyskie starostwo chwaliło się wdrożonym systemem EWIT. System jednak nie działa poprawnie. Po wejściu na stronę EWIT pokazuje się komunikat: to połączenie jest niezaufane. To raczej zniechęca, by zajrzeć do serwisu. Wyszukiwanie działek, adresów, odczyt podstawowych informacji dotyczących działek, pomiar odległości, powierzchni i tym podobne. Wszystkie te informacje można odczytać z internetowego serwisu mapowego EWIT. Takie było przynajmniej założenie. Niestety wdrożony przez Wałbrzyskie Starostwo system nadzwyczajnie nie działa poprawnie i bardziej odstrasza użytkowników niż zachęca do skorzystania z EWIT.
Po wejściu na stronę powiatu wałbrzyskiego i otwarciu po prawej stronie zakładki internetowy serwis mapowy, a później kliknięciu e-wit, wcale nie wchodzimy do systemu, tylko pokazuje się komunikat: to połączenie jest niezaufane. To raczej nie zachęca. Gdy internauci widzą, że połączenie nie jest zaufane, a poniżej zabierz mnie stąd, raczej rezygnują. Alicja Meusz, dolnośląski wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, mówiła, że wdrożenie tego systemu to przejście z systemu analogowego w cyfrowy, to jakby przesiąść się z malucha w Mercedesa najwyższej klasy. Przeszliśmy z dokumentacji papierowej na dokumentację, która gromadzona jest w systemie informatycznym, dostępnym, podkreślam, z każdego miejsca na ziemi. Być może urzędnicy zapomnieli wejść na stronę, a nawet jeśli weszli, to być może nie zastanowili się, jak taki komunikat odbiorą internauci i czy faktycznie zachęci ich to do skorzystania z serwisu. Czekamy na oficjalne wyjaśnienia z powiatu. Jak na razie słyszeliśmy, że wszystko działa. Realizacja spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, uzyskanie informacji o świadczeniach i płatnościach, a także złożenie i odbiór dokumentów oraz rozliczenie składek. A wszystko to bez wychodzenia z domu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił internetową platformę usług elektronicznych, która ma zaoszczędzić czas i ułatwić kontakt z placówką. Dopiero jak się zacznie z niego korzystać, tak jak z konta bankowego, każdy odpowie sobie na pytanie, czy to zaoszczędziło mi czas i zaspokoiło moją potrzebę informacji. Portal jest bardzo potrzebny, kierowany zarówno do ludzi, którzy korzystają ze świadczeń, jak i oczywiście tylko ubezpieczonych. A w każdym prawie domu dzisiaj wnuczek, wnuczka, syn, córka, komputer ma i może babci sprawdzić to, co babcia chciałaby wiedzieć. Już na wstępie na portalu pue.zus.pl przywita nas wirtualny doradca, który może przybrać zarówno męską, jak i żeńską formę. Po rejestracji na portalu i uwierzytelnieniu swojego profilu użytkownicy będą mogli sprawdzić dane, śledzić stan swoich spraw, a nawet otrzymywać powiadomienie drogą mailową oraz poprzez SMS-y. Na portalu dostępna jest także opcja rezerwacji daty i godziny osobistej wizyty w placówce. Wszelkie sprawy załatwimy natomiast w poszczególnych panelach tematycznych związanych z ubezpieczeniami, świadczeniobiorcami czy płatnikami składek. Za pośrednictwem modułu e-płatnik przedsiębiorcy będą w stanie także zgłosić nowe osoby do ubezpieczeń oraz rozliczyć się z ZUS-em. Powiem trochę przekornie. Nareszcie ta mityczna baza danych ZUS-u, już obrosła legendą, będzie dostępna dla wszystkich. Będzie można wejść na to konto swoje, zobaczyć, co my o człowieku wiemy, co mamy zapisane, czy to się zgadza z rzeczywistością, czy może są jakieś błędy. Po drugie, będzie można przejść w 100%, już niedługo, w 100% na kontakt z ZUS-em tylko przez internet. Jeżeli ktoś preferuje takie formy kontaktu przez komputer, to będzie miał taką możliwość. PUE to także Centrum Obsługi Telefonicznej. Dla osób, które preferują bezpośredni kontakt z urzędnikami lub otrzymanie odpowiedzi wymagających przekazania bardziej skomplikowanych informacji. By skorzystać z portalu, należy zarejestrować się na stronie pue.zus.pl, otrzymać login oraz wybrane przez siebie hasło. Niezbędne jest również potwierdzenie tożsamości, by nasze dane nie wpadły w niepowołane ręce. W Zamku Książ odbyła się druga z czerwcowych konferencji medycznych pod hasłem Wałbrzyska Wiosna Naukowa 2012. Tym razem do Wałbrzycha po raz drugi przyjechali fizjoterapeuci, żeby przedstawić dowody, że współczesna medycyna nie może obejść się bez fizjoterapii. Gośćmi specjalnymi konferencji byli profesor Zbigniew Śliwiński, krajowy konsultant w dziedzinie fizjoterapii, i Marek Woźniewski, dziekan Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Profesor Śliwiński przedstawił zastosowanie światła w fizjoterapii. Jak mówił profesor, światło w fizjoterapii jest stosowane od bardzo dawna, a teraz pojawiła się jego nowa forma wykorzystania. Światło jest częścią promieniowania elektromagnetycznego, które jest wykorzystywane w laseroterapii, ledoterapii, a ostatnio wprowadzono nową formę diagnostyki w oparciu o matematyczne odtwarzanie powierzchni ciała pacjenta, który jest poddawany zabiegom fizjoterapeutycznym i zmiany na jego skórze są natychmiast odnotowywane przez specjalny program komputerowy. To pozwala na bardzo dokładne i bezpieczniejsze niż rentgen zdjęcie ciała pacjenta natychmiast po zabiegu. Mówimy, dziecko się garbi, dziecko jest krzywe. My tym aparatem jesteśmy w stanie powiedzieć, o ile jest mniej garbate, o ile jest mniej krzywe. Nawet jeżeli pana ząb boli, ma pan napięte mięśnie twarzy, to wartość tego bólu zmniejszona poprzez tabletkę bólową, zmniejszając napięcie mięśni, będzie również ten aparat mógł zarejestrować takie właśnie napięcie.
Profesor Woźniewski mówił o mitach i faktach, jeśli chodzi o zastosowanie fizjoterapii w onkologii. Panuje powszechne przeświadczenie, że chorzy na nowotwory nie powinni być podczas leczenia poddawani fizjoterapii, ale jak podkreślał profesor, nie jest to do końca udowodnione naukowo. Problem leży w pewnych tradycjach, z których wynika, że fizjoterapia, wiele metod fizjoterapii jest w onkologii przeciwwskazanych. Staramy się te mity, bo są to mity wynikające z braku jednoznacznych podstaw naukowych, obalać. Prowadzimy pierwsze badania nad bezpieczeństwem zastosowania kinezyterapii, czy też niektórych metod fizykoterapii w onkologii. Jak mówił profesor, nie ma jednoznacznych badań, które mówią, że fizjoterapia oznacza ryzyko nawrotu czy przerzutów raka, ale nie ma też zbyt wielu dowodów wskazujących, że jest bezpieczna, choć bywa powszechnie stosowana. Wszystkie metody fizjoterapii mają przyspieszyć powrót sprawności psychofizycznej, która ulega obniżeniu w przebiegu choroby i jej leczenia, ale także wiele metod fizjoterapii wspomaga organizm człowieka w walce z chorobą zasadniczą, czyli z nowotworem złośliwym. Tu myślę przede wszystkim o kinezyterapii. Już jest udowodnione, że systematyczne ćwiczenia fizyczne obniżają ryzyko wystąpienia nowotworu lub nawrotu nowotworu, czyli są ważne zarówno na poziomie prewencji pierwotnej, jak i prewencji wtórnej. Do takich wniosków badacze doszli m.in. dzięki doświadczeniom na szczurach, ale także dzięki badaniom grup ludzi, które odbywały się w Europie, Ameryce i Australii. Na przykład wykazano, że mężczyźni z chorobą nowotworową żyli dłużej, jeśli przedtem pracowali fizycznie, a studentki uprawiające sport rzadziej zapadały na raka piersi. Jak mówił profesor, stwierdzono, że ruch, jeśli nie jest zbyt męczący, wspiera organizm w walce z rakiem, nawet jeśli sam go nie leczy. Toyota Motor Manufacturing Poland, jedna z dwóch polskich fabryk podzespołów Toyoty, świętuje dziesięciolecie funkcjonowania w Wałbrzychu. Toyota Motor Manufacturing Poland produkuje manualne i półautomatyczne skrzynie biegów i jednolitrowe silniki przeznaczone do większości wytwarzanych w Europie modeli Toyoty, w tym Toyoty Aygo, Yaris, Auris, Verso i Avensis. Pierwsza seryjnie wyprodukowana pięciobiegowa manualna skrzynia przeznaczona do Toyoty Yaris, montowanej we francuskiej fabryce Toyoty, opuściła linie produkcyjne wałbrzyskiego zakładu 10 kwietnia 2002 roku. Oficjalne otwarcie fabryki odbyło się 7 czerwca tego samego roku. Rosnące w ciągu ostatnich lat zapotrzebowanie Toyoty na główne podzespoły spowodowało dwukrotną rozbudowę fabryki w latach 2003-2005 oraz 2006-2008, skutkiem czego inwestycje Toyoty w Wałbrzychu oraz zatrudnienie wzrosły w stosunku do pierwotnych planów aż pięciokrotnie. Całkowita wartość inwestycji wynosi obecnie ponad 2 miliardy złotych, a zatrudnienie 1700 osób. Od 2002 roku Toyota Motor Manufacturing Poland wyprodukowała już ponad 4 miliony skrzyń biegów oraz 2 miliony silników. Zbudowana na działce o powierzchni 520 tysięcy metrów kwadratowych, fabryka posiada 5 hal produkcyjnych o łącznej powierzchni produkcyjnej wynoszącej 100 tysięcy metrów kwadratowych, w tym kuźnie, odlewnie, 2 hale obróbki i montażu skrzyń biegów oraz hale obróbki i montażu silników. Zdolność produkcyjna fabryki wynosi 371 tysięcy silników oraz 720 tysięcy skrzyń biegów, co oznacza, że pod względem możliwości produkcyjnych Toyota Motor Manufacturing Poland stanowi największą fabrykę podzespołów Toyoty poza Japonią. Oprócz fabryki w Wałbrzychu Toyota posiada w Polsce drugi zakład podzespołów Toyota Motor Industries Poland zlokalizowany w Wielczu Laskowicach na Dolnym Śląsku, który od 2005 roku wytwarza silniki diesla o pojemności od 1,4 do 2,2 litra. Mówi się o nich bohaterowie, ponieważ każdego dnia ratują życie wielu ludziom. Mowa o honorowych dawcach krwi, którzy obchodzili swoje święto. Hasłem Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi w 2012 roku jest "Każdy dawca krwi to bohater". Każdy z nas może stać się bohaterem, oddając krew. W Wałbrzyskim Magistracie pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dziękowali cichym i nieznanym bohaterom, którzy ratują codziennie czyjeś życie. Krew jest lekiem, którego nie można kupić w żadnym sklepie, w żadnej aptece za żadne pieniądze. Tylko i wyłącznie zdrowy człowiek jest źródłem krwi. Dlatego tak ważne jest to, co Państwo robicie. Ten Wasz dar miłości przekazywany drugiemu człowiekowi jest bardzo, bardzo ważny. Cieszymy się, że to czynicie. Chcielibyśmy też życzyć w Waszym środowisku, żeby jak najwięcej osób doceniało Waszą szlachetność, Wasze dobre serce, żebyście cieszyli się wśród najbliższych i wśród otoczenia wielką życzliwością. Prosta ustawowa definicja honorowego dawcy krwi ogranicza się do stwierdzenia, że jest nim każdy, kto bezinteresownie oddał krew na cele lecznictwa. Tak naprawdę jest to jednak określona postawa wobec drugiego człowieka i wobec życia.
Nie oczekując nagrody, honorowy dawca krwi śpieszy z pomocą nieznanym chorym i ofiarom wypadków, dla których krew jest często jedynym, niezbędnym i niezastąpionym lekiem. Oprócz organizowania zbiórek krwi na terenie Kamiennej Góry i Lubawki, sam oddaję krew i namawiam wszystkich znajomych, żeby też to robili. Szczerze, po pierwszym oddaniu krwi czułem się, może nie bohaterem, ale czułem, że zrobiłem coś dobrego. W związku z likwidacją punktu honorowego krwiodawstwa udało nam się dojść do porozumienia z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i raz na dwa miesiące przyjeżdża do nas ekipa z Wałbrzycha, gdzie organizujemy zbiórkę krwi. Trwa to już dosyć dużo lat i trzeba przyznać, że to dosyć sprawnie funkcjonuje. Krwiodawcy przyzwyczaili się do tej formy zdawania. Mamy bardzo dużo ludzi młodych. Średnio w czasie akcji jest około 45-60 osób w zależności od pory roku. Bardzo dużo młodzieży, dużo kobiet. Jak tu pani prezes mówiła, że jest cała rodzina, które zdają. Dawców krwi w Polsce przybywa. Jednak mimo znacznych postępów w medycynie i ograniczeniu zużycia krwi podczas operacji, nadal jest ona bardzo pożądana. W naszym kraju około 28 na 1000 osób decyduje się oddać krew. To nie jest wprawdzie dużo, ale są to osoby, które przychodzą systematycznie. Krwiodawca może oddawać krew 6 razy w roku, mężczyzna 4 razy w roku, kobiety. Dlatego w całej Polsce rocznie uzyskuje się około 1 000 000 donacji. Wałbrzyskie Centrum jest jednym z najlepiej funkcjonujących w regionie. Obsługuje 11 powiatów, dostarczając krew do wielu szpitali. Pomimo trwających Mistrzostw Europy w piłce nożnej i ostrzeżeń o możliwym większym zapotrzebowaniu na krew, pracownicy centrum zapewniają, że nie ma ryzyka deficytu. Jednak jak mówiła Teresa Kamińska, krwi nigdy dosyć. Dlatego każda nowa osoba chcąca dołączyć do grona dawców jest zawsze mile widziana. Teraz posłuchajmy opinii dziennikarzy z wałbrzyskich redakcji na temat wydarzeń mijającego tygodnia. Z krajobrazu Wałbrzycha znika właśnie dworzec PKS. Historyczna inwestycja, historyczne miejsce, którego już nie będzie. Ma tam powstać nowy supermarket. Jest to teren już należący do osoby prywatnej. Natomiast problemem pozostaje przystanek, jakaś stacja przesiadkowa dla ludzi, którzy poruszają się po regionie i po całym kraju autobusami. I należy mieć nadzieję, że władze miasta albo powiatu, bo tak w tym momencie nie bardzo wiadomo, do kogo to zadanie należy, ale że nasi włodarze znajdą jakieś miejsce i znajdą plac, ulicę, gdzie będzie można taki przystanek zorganizować, żeby było wiadomo, co, gdzie jedzie i o której godzinie, bo dworca PKS już po prostu nie ma. Wałbrzyszan w minionym tygodniu z pewnością dalej rozpalało euro. Tym bardziej, że po drugim, nieprzegranym przez polską reprezentację meczu, nasze szanse na wyjście z grupy wciąż są i to bardzo dobrze. Trzeba tylko pokonać Czechów. Najgorsze i co najbardziej smutne w Wałbrzychu to chyba to, że żadna z firm czy instytucji nie pokusiła się o to, by utworzyć w naszym mieście strefę kibica z prawdziwego zdarzenia. Szkoda, bo takie oglądanie wspólne przez Wałbrzyszan meczu na dużym ekranie mogłoby być niezapomnianym przeżyciem. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa dostarczyła Wałbrzychowi nową atrakcję turystyczną, kilometr zero, czyli punkt, od którego mierzymy odległość do różnych miejsc na świecie i w Europie. Zaznaczone są tam również uczelnie, z którymi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa współpracuje oraz miejsca, w których była kadra uczelni oraz jej studenci. Ten punkt otworzono z okazji 13-lecia Wałbrzyskiej Szkoły Zawodowej. Szkoła ta rozwija się bardzo dynamicznie, dzisiaj również, czyli 15 czerwca, nastąpiła inauguracja akademickiego chóru szkoły. Po raz pierwszy w Wałbrzychu zabrzmiał właśnie chór akademicki. Pierwszych 25 studentów w nim występuje. Chór się będzie rozwijał. Uczelnia również wkrótce otworzy swój własny dom studencki, czyli Wałbrzyski Akademik, i powstanie w ten sposób pierwszy wałbrzyski kampus. Miejski Zarząd Budynków po raz kolejny zaprasza wspólnoty mieszkaniowe do udziału w konkursie Zielone Podwórka. Celem akcji jest wyróżnienie mieszkańców w szczególnym stopniu dbających o otoczenie swoich domów. Jest to już trzecia edycja konkursu Zielone Podwórka.
W ubiegłym roku zwycięzcą okazała się ukwiecona i kolorowa posesja przy ulicy 11 listopada 18. W tym roku także wyróżnione będą wspólnoty, których członkowie poświęcają wiele czasu, pieniędzy i pracy na upiększenie swojego otoczenia, często sięgając przy tym po bardzo pomysłowe rozwiązania. Jest to konkurs organizowany przez Miejski Zarząd Budynku wspólnie z Urzędem Miasta pod patronatem prezydenta miasta Wałbrzycha. Konkurs adresowany jest do wspólnot mieszkaniowych, do osób, które własną pracą upiększają zieleńce, podwórka, skwery wokół własnych budynków. Konkurs rozpoczyna się, jak powiedziałem, w czerwcu. Zakończenie planujemy w miesiącu wrześniu tego roku. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przewidzieli atrakcyjne, przeznaczone dla całego podwórka nagrody. W ubiegłym roku były to m.in. stół do ping-ponga, ławka oraz szachochińczyk. Jeżeli chodzi o nagrody, to oczywiście one będą jedną wielką niespodzianką, ale zawsze jest tak, że nagrody, te, które kupujemy w ramach tych konkursów, są uzgadniane ze wspólnotami mieszkaniowymi, które zwyciężają w tym konkursie. Są to rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby upiększyć jeszcze bardziej te miejsca, które dzięki pracy mieszkańcom zyskują zupełnie nową jakość. Wspólnoty mieszkaniowe, aby wziąć udział w konkursie, muszą wypełnić kupon, który dostępny jest w lokalnych gazetach. Składać je można w siedzibie głównej Miejskiego Zarządu Budynków oraz we wszystkich biurach obsługi klienta na terenie Wałbrzycha. Ubiegłoroczne doświadczenia i te wcześniejsze wskazują na to, że inwencja mieszkańców jest naprawdę bardzo duża. Później ten sąd konkursowy, który złożony jest przedstawicieli MZB oraz lokalnych gazet, ma naprawdę wielki dylemat, aby wybrać te najlepsze nagrodzone wspólnoty mieszkaniowe. Konkurs rozpoczyna się w czerwcu. Zakończenie przewidziane jest na 10 września tego roku. Parędziesiąt wózków inwalidzkich, kul, lasek i chodzików rozdano w Wałbrzychu osobom potrzebującym. Sprzęt rehabilitacyjny, który przyjechał aż ze Stanów Zjednoczonych, trafił do osób niepełnosprawnych dzięki amerykańskiej organizacji Johnny & Friends oraz jej polskiemu odpowiednikowi. Dobrane na wymiar oraz po uwzględnieniu preferencji ich przyszłego użytkownika. W Wałbrzychu nieodpłatnie udostępniono potrzebującym wózki inwalidzkie. Sprzęt rehabilitacyjny trafił do miasta aż zza oceanu. Jego dystrybucją zajęła się w mieście Fundacja Jesus Christ Security z Boguszowa Gorz. Chętnych do skorzystania z bezpłatnej oferty nie brakowało. Cena wózka inwalidzkiego może wynieść nawet parę tysięcy złotych. Trafiamy przede wszystkim do osób, które są w faktycznej potrzebie, takim, którym jest ciężko, a powinny posiadać wózek inwalidzki. Niektórzy potrzebują drugiego, gdyż ciężko przywozić im ich własny w inne miejsce. Są też takie osoby, których wózek jest już stary i zniszczony lub nigdy nie byli w stanie go dostać. Pomagamy zatem tym, którzy rzeczywiście tego potrzebują. Wózki pozyskano w Stanach Zjednoczonych. Choć są używane, zostały całkowicie odrestaurowane przez wolontariuszy. W ich remont zaangażowani są więźniowie osadzeni w warszawskim zakładzie karnym. Organizacja rozdaje sprzęt rehabilitacyjny w całej Polsce. W Wałbrzychu podobną akcję przeprowadziła już 4 lata temu. Rozdajemy ponad 15 lat wózki inwalidzkie i inny sprzęt rehabilitacyjny, tak jak laski, kule, chodziki, balkoniki. I my te wózki rozdajemy w całej Polsce. Z potrzebującymi zostały przeprowadzone krótkie wywiady. Wywnioskowano z nich, do czego będzie potrzebny im sprzęt rehabilitacyjny oraz jakie mają wobec niego oczekiwania. Wolontariusze pomagali dopasować wózki na wymiar, a w razie potrzeby poddawali je małym przeróbkom. Wszystko po to, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i komfort poruszania się z nowym sprzętem. Był to przegląd najciekawszych informacji ostatniego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w poniedziałkowym serwisie informacyjnym o godzinie 17:15. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.